Nikt nie ujmuje absolutnie zasług Janowi Pawłowi II, zasług w pokonaniu poprzedniego systemu i ja uważam, że te sprawy należy tutaj absolutnie oddzielić. Tą jego działalność publiczno-polityczną od tego, co się działo w Kościele w kwestii przestępstwa pedofilii. I szanowni państwo, nie ma co wybielać Kościoła, trzeba mówić prawdę, bo owszem, Ale mówi są to tam pani jako również człowiek kościoła, niezmienne, czy... ale proszę mi nie przeszkadzać. Są tam No ale oczywiście proszę nie bardzo mówić, co mamy wartościowi robić. również ludzie, są wartościowi kapłani. Natomiast proszę państwa, ksiądz Saduś, ksiądz Surwent, ksiądz Lorenz, ja mówię tylko o kilku takich osobach, które zostały Skazani za to, co skazane zrobili. prawomocnym wyrokiem, a proszę państwa, po odbyciu tej kary przenoszeni przez Jana Pawła II do innej parafii. Najczęściej w małych Bzdury. miejscowościach, gdzieś tam schowani, po to właśnie, żeby dalej służyć, w cudzysłowie mówiąc, społeczeństwu. Tak nie powinno być. To jest pedofilia, to jest zbrodnia przeciwko dzieciom, bo zbrodnia na psychice i na ciele dziecka. I proszę państwa, jestem zszokowana słowami papieża Franciszka, ale pod tymi słowami, jak widzę, wyrwane z kontekstu. Niektórzy się również podpisują, również kapłani, że to były inne czasy. Proszę państwa, dzieci wówczas nie cierpiały inaczej, cierpiały dokładnie tak samo i nie można tego w ten sposób tłumaczyć. Te zbrodnie powinny być rozliczone i osoby, które jeszcze żyją i odpowiedzialne są za to, powinni również ponieść odpowiedzialność.